Witam serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu pielgrzymkowym, tym razem w konferencji kolejnego dnia, już 6, zadumamy się nad przygotowaniem do Eucharystii. Pamiętamy, że tegoroczna pielgrzymka idzie pod hasłem oto wielka tajemnica wiary. Wczoraj zadumaliśmy się nad uczestnictwem, świętowaniem niedzieli dnia pańskiego, dzisiaj o przygotowaniu do tegoż pięknego dnia, tej pięknej chwili, która jest. Wielką częścią naszego wyznania wiary i naszego życia wiarą poprzez uczestnictwo w świętej Eucharystii. Są momenty w naszym życiu dla nas ważne, wyjątkowe, świąteczne, do których przygotowujemy się wspaniale, na przykład święta Bożego Narodzenia, bal sylwestrowy, urodziny, imieniny, święta to Wszystko jest taką okazją, żeby przygotowanie było takie bardzo piękne, bardzo cudowne i rzeczywiście. Dodajemy do tego wiele wysiłków, tych materialnych, dużo czasu. Jest to piękne, bo myślimy, aby ten czas był naprawdę cudownie przeżyty. Dbamy o każdy drobiazg, kupujemy wiele rzeczy, aby ten moment uświetlić, aby był taki wyjątkowy, jedyny. Często pytamy się po co. Po prostu chcemy, aby dbamy o klimat, o akcenty w takich właśnie wyjątkowych, wyjątkowym czasie i tak wewnętrznie nastawiamy się na te chwile. To są te właśnie zewnętrzne, nasze codzienne chwile, które tak jakoś nam, nas mobilizują. Popatrzmy teraz, jak jest z Eucharystią, z Mszą Świętą. Czy naprawdę jest ona dla nas taką okazją radosnego oczekiwania, jak rzekujemy na te wspomniane święta, czy imieniny, czy urodziny, czy inne bale? Czy naprawdę w naszym życiu chrześcijańskim jest to takie przemożne oczekiwanie na to, bo Eucharystia była takim momentem bardzo ważnym, pięknym i cudownym? Czy jest to przygotowanie takie naprawdę prawdziwe, dalsze, głębokie, aby ten dzień świętowania był tak bardzo mocno i pięknie przeżywany? Jezus wiemy, przeżywał ostatnią wieczerzę i też się do niej przygotował. Nie było to tak szybko, bez przemyślenia. Chciałbym spojrzeć z uczniami tak bardzo pięknie, cudownie i chciałbym była przygotowana w sposób szczególny, wyjątkowy. Dlatego pisze święty Łukasz, by nadszedł dzień prześników, którym należało pasko ofiarować. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem, aby poszli i przygotowali tę ostatnią wieczerzę. Zapytał ich, zapytali Go, co jak chce, gdzie przygotować pasłę? Powiedział idźcie do pewnego miasta, spotkacie tam człowieka, niosącego dzban wody. Idźcie za Nim do domu, do którego wejdzie i Powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel pyta, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paskę z moimi uczniami. To było to przygotowanie paschy pomyślane, przygotowane przez Jezusa, również z tym wysiłkiem, aby uczniowie zrobili ten krok, ten gest i tę Paschę przygotowali tę ucztę paschalną tak bardzo wyjątkowo. Może bez tych przygotowań byłaby też uczta wieczerza, ostatnia, ale nie tak cudowna, nie tak piękna, nie tak zadbana. Może byłaby uboższa, niezauważona przez uczniów, ale ta była wyjątkowo przygotowana poprzez sam proces tego poszukiwania miejsca, człowieka, który miał wskazać, dom, izba. A więc zdarza się, że my również w naszej Eucharystii, którą przeżywamy, mamy często trudności z przeżywaniem tego wyjątkowego czasu. Może właśnie dlatego, że brakuje tego przygotowania tego jakiegoś włożenia w to serca, aby nie był tylko to obowiązek, ale naprawdę byśmy wszystko zrobili, aby nie być takimi znużonymi, znudzonymi, przychodząc na Eucharystię. Często obecność fizyczna wcale nie sprawia w nas, nie powoduje tej czucia, tej obecności Jezusa. Stąd często będąc w naszych Kościołach, w naszych świątyniach jesteśmy dalece od miejsca, od chwili, którą przeżywamy. Wydaje nam się, że moglibyśmy owocniej przeżywać Eucharystię, gdybyśmy mieli tę chęć, to, to pragnienie przygotowania wspaniałego, może wspanialszego, powiem tego właśnie momentu. Popatrzmy na kilka prostych rzeczy w tym przygotowaniu najlepszym do naszej mszy świętej. Trzeba odkryć. Piękno liturgii, która ma ubogacić nasze duchowe życie. Zatem nie możemy zmarnować chwil, które poprzedzają tę naszą cudowną chwilę. Musimy uspokoić się, wyciszyć, nastroić się jak gdyby duchowo, aby ten moment był dla nas bardzo ważny. Lubię patrzeć, wspominałem już o tym, jak ludzie idą w ten niedzielny poranek taką ławą, jak mrówki, jak wielka procesja, aby przeżyć ten wyjątkowy moment Eucharystii. Ta droga właśnie czyni nas kościołem, wspólnotą, którą wspólnie przeżywamy. Chociaż czasem niewiele osób znamy osobiście, ale widzimy, że jesteśmy wspólnotą, będąc już w drodze w kierunku świątyni Pańskiej. No, może przez to nie jesteśmy sobie obcy. Jesteśmy tak samo wierzącymi i idziemy na spotkanie z tym samym Panem. Stąd ta uczta gromadzi nas wszystkich tak samo, gotowych słuchać Bożego Słowa i również karmić się ciałem Pańskim. Być bliżej Jezusa, który również będzie dla nas dzielił chleb, rozdzielał nas, dla nas siebie, byśmy wrócili ubogaceni. Ciesząc się tym, że doświadczyliśmy tej prawdy, że Kościół jest jednością i że w tym Kościele Eucharystia jest wspólnotowa. I stąd cieszy nas to wspólne przebywanie po dobrym przygotowaniu na, naszą, na nasze spotkanie eucharystyczne. To Sobór Watykański II uczył nas, że Zbawić ludzi nie można w pojedynkę, ale we wspólnocie. Wspólnota jest dla nas siłą i mocą, jak zdobycie szczytu nie odbywa się w pojedynkę. Wysokie szczyty zdobywa się w łączności z innymi. Sam człowiek nie potrafi zdobyć się na. Zdobycie największego szczytu, wysokiego szczytu, musi być z tymi, którzy pomogą mu ten cel osiągnąć. Również Eucharystia pozwala nam przeżyć lepiej i głębiej, jeżeli my wspólnie, wspólnotowo w niej uczestniczymy. Nasza wędrówka do Kościoła jest również takim wyznaniem wiary, naucznym wyznaniem wiary, że idziemy jako ci, którzy wierzą tak samo. Chodzę do Kościoła, ponieważ wierzę i kocham. Wierzę w Boga i kocham Boga. Dlatego wiara nie jest prawą prywatną. W liturgii, w świętej liturgii spotykamy się jako wspólnota, która wie w kogo wierzy, dla kogo wypełnia to przykazanie, ale też co jest wartością najważniejszą, czyli Eucharystia przeżywana we wspólnocie. Lubię patrzeć dalej, kontynuując, jak ludzie przychodzą kościoła i znaczą wodą święconą znak Krzyża Świętego. Trochę nam tego brakuje w czasach pandemii, ale warto wrócić do tego, bo to święcona woda. Oddala od nas szatana, przypomina nasz chrzest święty. Jest takim wyznaniem wiary, nawet odpuszczeniem grzechów, tych najmniejszych, bo jest to już to wyznanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wprowadza nas w ten nastrój już wejścia do świątyni, gdzie mieszka Bóg. Warto pamiętać, że Chrystus zaprasza do tej wspólnoty, nie tylko świętych, ale zaprasza wszystkich, czyli również i grzeszników. To on powiedział, przyjdź do mnie wszystkich, że jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Pokrzepienie znajdziemy w tej wspólnocie eucharystycznej, która nas gromadzi, która nas zaprasza. Poślenie ławce jest miejsce dla wszystkich, nie tylko dla tych z łaską oświęcającą. Każdy ma swoje miejsce, nawet ten z grzechem jest wśród nas, jest obok nas. To jest piękne, że wtedy bardziej patrzymy na siebie okiem miłosierdzia, że każdy ma to miejsce na i nie jesteśmy, nikt nie jest wykluczony, każdy jest... Zaakceptowany przez tego, który nas gromadzi. I to jest chyba piękne, żebyśmy uczyli się być wspólnotą bez względu na nasze spojrzenie, na nasze przekonanie, bo każdy przyszedł tutaj, aby spotkać tego samego Boga i mamy nadzieję, tak samo w niego wierząc. Bądźmy autentyczni. Zrastajmy w wierze i w świętości, która jest naszym celem. Musimy, kochani, być świętymi. To jest nasze zadanie, to jest nasza misja, to jest nasz cel. Bez tego nie będziemy ludźmi, którzy potrafią żyć we wspólnotowo i po prostu zbawić się. Świętość to nie aureola nad głową, ale to codziennie dobrze spełniony obowiązek, codzienne życie wiarą. Musimy żyć w pokorze, przeżywać nasze powołania, profesje, zadania życiowe otrzymane, po to, aby uświęcić nasze życie. I to jest nasza świętość, ta codzienna, ta zdobywana pracą w naszych codziennych zadaniach, w naszych powołaniach rodzinnych, rodzicielskich, matczynych, tych kapłańskich. Każdy człowiek w swoim powołaniu jest stworzony po to, aby po prostu być świętym. Powiem szczerze, życzę wszystkim sobie, abyśmy byli świętymi. Musimy nimi być. Nie wstydźmy się tego słowa, które może czasem jakiś uśmieszek nam na, na usta wprowadza. To jest szczera, prawdziwa prawda, do której Jezus nas zachęca, którą odnawiamy każdorazowo, będąc na świętej Eucharystii. Ludzie, patrzmy dalej, zajmują miejsca, często te swoje, te ulubione. Jedni bliżej ołtarza, drudzy w jakiejś kaplicy. Ważne, żeby było to miejsce, które przybliża nas do Jezusa. Patrzymy na kapłana, słuchamy, jesteśmy aktywni. To jest chyba piękne, żeby. Było to miejsce naszego kontaktu wzrokowego, słuchowego, właśnie z tym, co będziemy słyszeć, widzieć, co będziemy przeżywać. Dobrze wybramy to miejsce, aby było ono dla nas odpowiednie. Wspomniałem, że jest plagą naszych społeczeństw, naszych parafii Kościoła Uciśnianego, to szukanie miejsca gdzieś, gdzie ono nie jest zupełnie miejscem spotkania z Jezusem. Widzimy tłumy ludzi przed kościołem, koło ogrodzenia za ogrodzeniem. Wspomniałem młodych, którzy w samochodach sobie siedzą, myśląc, że uczestniczą we Mszy Świętej. To są takie nasze codzienne sprawy, o których warto pomyśleć, gdy przygotowujemy się, mówimy o tym przygotowaniu do świętej Eucharystii. Bez tego przygotowania, kochani, spłyca się nasze uczestnictwo. Nie jesteśmy blisko Jezusa, nie mamy tej tej wielkości daru, tego możliwości przeżywania. Nie mówię o tych, którzy padają do Kościoła w ostatniej chwili i nie potrafią połapać ani myśli, ani słów. Inni też wybierają takie msze, które są tylko krótkie, tak bez homilii, takie po nabożeństwie majowym, czerwcowym, po krąceniu Bożego Miłosierdzia i te, te ostatnie 20 minut, to może jeszcze wytrzymam. Są też tacy, którzy tak właśnie wybierają i tak to przeżywają. Ale to nasze przyjście to przygotowanie wcześniejsze jest okazją do tego, żeby przyjść wcześniej, pomodlić się. Są też parafie, gdzie są próby śpiewu, jest rodzaj katechezy, intencje, wyznaczenie symboli, znaków eucharystycznych. To są piękne chwile, które przeżywają prawdziwi chrześcijanie. Jest okazja do sakramentu spowiedzi. Są to piękne chwile wykorzystane wcześniej w tym dłuższym przygotowaniu, aby eucharystia była naprawdę tym centrum, tym szczytem, który zdobywa się właśnie wspólnie w naszej wspólnocie parafialnej, która nas gromadzi i łączy i pozwala być naprawdę wspaniałą jednością. Zatem pomyślmy, jest dużo pytań, które sobie możemy zadać w naszym przygotowaniu, w uczestniczeniu w Eucharystii. Czy naprawdę mamy tę chęć przygotowania? Może Ewangelię wcześniej przeczytać, Słowo Boże, czy już dzień wcześniej, czy dwa, czy w piątek, żeby być gotowym na to przyjście z tak bardzo ubogaconym z treścią, która jest w naszym sercu. W tym przygotowaniu jest ważny jest też aspekt znany już nam, post eucharystycznego. Kościół pragnie, by wszyscy, którzy przystępują do Komunii Świętej, zachowali post eucharystyczny. To jest świadome, że przeważenie tego, tego postu jest grzechem ciężkim. Trwa on niedługo, godzinę i polega na powstrzymaniu się od spożywania posiłków oraz picia napojów. Woda oraz lekarstwa nie są przeszkodą, nie łamią tego posta eucharystycznego. W jaki sposób ten post wpływa na nasze uczestnictwo w liturgii, warto zadać sobie pytanie. Czy może on nam pomóc, ten post eucharystyczny? Otóż historia mówi, że ten post istniał. Mówi nazywano nawet ten post postem sakramentalnym. Trzeba dodać, że w dawnych czasach powiązywał dorosłych, nawet przed przyjęciem sakramentu chrztu, pokuty. Ważny moment takiego przygotowania, nawet naszego ciała, na ten moment uczestniczenia w świętej liturgii eucharystycznej czy innych sakramentów. Chrystus ustanowił wieczerzę, ustanowił sakrament podczas wieczerza, więc podczas posiłku. Nie był mowy wtedy po posiłku eucharystycznym, ale w pierwszym odniesieniu do postu eucharystycznego jest pismo aduksorem Tertuliana. W IV wieku nastąpił taki bujny rozkwit teologii i liturgii. Pojawiają się pierwsze przepisy, które mówią o zachowaniu posta Eucharystycznego. Mówił o tym synod w Kartaginie w roku 397. Nakazuje, aby Eucharystia była sprawowana przez ludzi poszczących. Wyjątkiem była liturgia Wielkiego Czwartku. Wtedy był wspólny posiłek. Synod w Hipponie również pod koniec IV wieku zwraca uwagę na konieczność zachowania postu. W wiekach późniejszych, od V aż do XV, był zwyczaj zachowywania postu przed przyjęciem Komunii świętej. Mówiły o tym liczne synody, na przykład Drugi Synod w Braga, synod w Toledo, synod w Auxerre. Święty Editor Sywili, święty Augustyn o tym poście mówili, traktowali go. Jako zwyczajną praktykę, którą Kościół przestrzegał i która się w nim ciągle rozprzestrzeniała. Wydaje się uzasadnienie tego postawu eucharystycznego jako szczególną część naszego przygotowania, jako szczególną cześć dla Eucharystii. Oddajemy cześć przez to, że myślimy świadomie o tym, żeby przygotować z ducha i serce, całe nasze ciało również na ten moment, który nas czeka, którym ukronowaniem będzie święta Eucharystia. To wszystko po to, by. Niczego nie uchylić, nie uchybić w niczym w przygotowaniu do tego świętego sakramentu. Obecnie obowiązują przepisy ustanowione już przez Pawła VI, papieża już naszych czasów, który mówi, że poseł Charystyczny trwa jedną godzinę, dotyczy spożywania posiłków oraz picia napojów. Dla chorych, starszych osób, które opiekowały się chorymi, postrwał kwadrans. Następnie kodeks prawa kanonicznego z roku już 1983 mówi, że prawodawca kościelny zezwala na przyjęcie Komunii Świętej zachowaniem godzinnego eucharystycznego. To jest obowiązek, który trwa do dziś. Ale chory, chore osoby opiekujące się chorym czy też inni, którzy y, są jakoś niedysponowani, mogą przyjąć nawet bez tego kwadransu. Ja mówię tu o chorych, osobach, które nimi opiekują mogą już bezpośrednio po prostu przyjąć Komunię Świętą, gdyż w wielu chorobach niemożliwy jest tak długi post. Pisze o tym pięknie również o posiłku eucharystycznym ksiądz Bogusław Nadolski w książce Odpowiedzi na 101 pytań o Mszę Świętą. Ksiądz Bogusław pisze tak. Poza eucharystyczny posiada walor wysoce pedagogiczny i wychowujący. To symboliczne poszczenie Zmierza do pobudzenia oczekiwania, zaostrzenia apetytu eucharystycznego. Ucztę po prostu przygotowuje się przez taką pedagogię, takie przygotowanie, takie pragnienie, które rzeźbi osobowość człowieka, który jest człowiekiem pragnienia. To jest chyba ważne, żeby to pragnienie było takim elementem, który najbardziej formuje w nas tę możliwość posta Eucharystycznego. Jesteśmy przygotowani również przez to pragnienie, przez takie pragnienie przyjęcia, zaspokojenia głodu eucharystycznego, tak jak bywa to w głodzie tym naturalnym. Ludzie, którzy są najedzeni, często są bardzo gnuśni, leniwi, ospali, ociężali. Niczego im się nie chce po prostu, ale człowiek, który odczuwa głód, szuka sposobu zaspokojenia bo Właśnie takim jest zaspokojenie głodu. Przez eucharystyczny, głodu samego Jezusa, na którego czekamy wtedy, kiedy pragniemy go przyjąć w najświętszym na sakramencie ciała Ekwipańskiej. Kolejny aspekt, który musimy wrzucić, na który musimy zwrócić uwagę, to dziękczynienie po komunii świętej. To jest też ważny moment przeżywania liturgii. Już wtedy, gdy mamy Jezusa w sercu, musimy zdobyć się na ofiarowanie. Czasu, By ten moment dziękczynienia był również bardzo ważny w naszym etapie kultu eucharystycznego. Mówiliśmy, że ważne jest przygotowanie, pobożne uczestnictwo, ale w końcu ważne jest też po trzecie nasze dziękczynienie. Może mieć charakter różny. Najczęściej jest to wspólnotowy lub indywidualny. Mamy już pięknie wyspecjalizowane, tak to nazwę, Sposoby dziękczynienia. Mamy pieśnię uwielbienia, psalmy, mamy też długie milczenie po Komunii Świętej. Wszystko sprzyja temu dziękczynieniu Bogu, temu wyznaniu wiary najpierw, że Jezus jest w moim sercu. I teraz jest okazja, aby za to przybycie Jezusa najbardziej podziękować. Po Komunii Świętej bywa również praktykowany zwyczaj takiego pozostania, również, nie tylko po smaczeniu przy ale jeszcze dłużej ludzie zostają, aby tak już osobiście wejść do wnętrza swojego serca i podziękować Jezusowi, który przyszedł do nas. To indywidualne praktykowanie dziękczynienia jest bardzo cudowne i piękne. Pomaga nam jakoś bardziej wyznać jeszcze raz naszą wiarę i pomodlić się, odsłonić nasze wnętrze przed Jezusem tak bardzo bliskim, bo już będącym w naszym sercu. Mamy okazję jeszcze raz. Wyznać naszą wiarę, naszą miłość Jemu wypowiedzieć, po to, żeby to dziękczynie było dla nas takim ważnym aspektem, ważnym momentem naszego uczestnictwa, a później podziękowania za to, że byliśmy w tym szczycie spotkania eucharystycznego z Jezusem. Temu też mogą służyć książeczki dla bożeństwa. Piękne, cudowne, które mają wiele modlitw, nawet te współczesne, mówiące o możliwości podziękowania Jezusowi za otrzymany dar Eucharystii. W jego obecności, oczywiście dziękczynnej, możemy kontynuować nawet przez cały dzień. Jak to robić? Po prostu mieć te chwile, te momenty, gdzie mamy okazję pomyśleć, że Jezus jest w nas. Wszedł do naszego serca i uwielbiony przez nas w świątyni. Jest również kontynuowane nasze dziękczynienie w każdym momencie, jeżeli na tyle się zdobymy, zdobędziemy taką naszą duchowość osobistą, eucharystyczną. Warto o tym pomyśleć. Nie wstydzić się jej, tylko coś sobie zbudować w sobie, że ja czuję tę obecność. Że ten chleb eucharystyczny dla mnie bardzo ważny. Stąd trwam w tym dziękczynieniu i dziękuję, że mam taki dar. Może to nas powszedniało, ale warto wrócić może po pielgrzymce właśnie takim do nowego zapału, by być tymi, którzy dziękują Jezusowi. Naśladując Marię, możemy również nauczyć się od niej tego hymnu dziękczynienia, uwielbienia Boga, być większym Bogu za to, co. Czy nie dla nas, a Eucharystia chyba jest największym darem, jaki otrzymaliśmy. Nie tylko jedno, dziękuję, taka jednorazowa, ale taka ciągła, o której wspominałem. Chodzi o postawę wdzięczności, takie nastawienie ducha, że całe nasz, nasze życie jest darem. Co masz, tak byś nie otrzymał, powie św. Paweł w pierwszym do Koryntian. Wszystko otrzymaliśmy, nic, nic nie zrobimy, żeby Jezus nas nie kochał. On nas zawsze kocha, nie ma miłości. U Boga, która by się kończyła. Możemy wszystko robić, ale On niczego nie uczyni, by nas nie kochać. Także to jest ta wielkość wiary, ta wielkość miłości Boga, który sprawia, że bez względu na nasze postępowanie nic nie uczynimy, by Jezus nas nie kochał. To jest chyba wielka przestroga, wielka radość, wielka prawda, która pozwala nam po prostu żyć tą nadzieją, że jesteśmy wyjątkowo kochani przez Jezusa. Uczmy się tej postawy służebnej do tego, by dziękczynienie było też okazją przedłużenia w naszej służbie innym, w naszym pokazywaniu innym, że jesteśmy ubogaceni Eucharystią i to dziękczynienie nasze też przechodzi na innych. Tak może bardzo praktycznie, w małym geście jakiejś pomocy, w geście dostrzeżenia czyjejś potrzeby, no jest wiele rzeczy, gdzie możemy po prostu dalej żyć Eucharystią. I skończmy tradycyjnie naszą kolejną konferencję Przysłowiem afrykańskim. Mieszkańcy Afryki mają, jak wspomniałem, wiele opowieści, wiele przysłów. Dzisiaj zaczniemy ją z ludów żyjących w Ganie. Brzmi ono: Jednym palcem twarzy nie umyjesz. Rzeczywiście, aby umyć twarz, potrzeba jednej ręki przynajmniej, a nawet lepiej byłoby, gdyby, żeby, gdyby były obie dłonie. I to jest chyba ta potrzeba współpracy, najpierw naszej, ale też innych osób w tym przeżywaniu Eucharystii, w czynieniu praktycznym, żyjąc z innymi, ale też takie pokazanie, że razem możemy wiele uczynić, by Eucharystię przedłużyć właśnie naszym życiem. Żyjąc z Eucharystią możemy uczynić wiele rzeczy, szczególnie tych pomocowych, tych charytatywnych, tych modlitewnych. Wszystko polega na tym, że i łączymy nasze, nasze palce, nasze ręce w tę jedność, Także jednym palcem twarzy nie umyjemy. Chciejmy myć twarz yy, współpracując na dwie ręce, a to możemy uczynić również w praktyce, żyjąc we wspólnocie i dzieląc naszą pracę, naszą służbę z innymi, i przez to Eucharystia stanie się takim zadatkiem tutaj, przeżywania jej tak w praktyce, a kiedyś za, na, zapewne też zadatkiem naszego życia wiecznego. Bądźmy tymi, którzy żyją w wspólnocie Eucharystycznej, dziękują za nią, ale też w praktyce żyją Eucharystią na co dzień. Bóg zapłać.